Cześć, witam was wszystkich na kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy sobie grać w klimatyczną grę kooperacyjną razem z Nuxletem, Terminatorem i głupim botem, którego nie wiedziałem, że można włączyć, więc będzie ciekawie. Ogólnie to gameplay jest dosyć zlagowany, bo źle ustawiłem sobie OBS-a, ale ten jeden raz musielibyście przymknąć na to oko, ponieważ Nuxlet twierdzi, że warto go wrzucić, więc go wrzucam. Mimo wszystko, miłego oglądania. O, to wy? Jak tam u was? Siemanko. Pomocy! Który to te? Który to lewy? Który to bot? Ten naprzeciwko ściany. Jest tego z tego, z maską. Jadło cię słyszę. Przerywa zasięg. Schodzimy w głębiny. Okej. Okay. Z tego co wiem, jesteśmy 700 metrów na poniżej powierzchni. Jakie ludko. No to trzymajcie się. O, dostaliśmy jakąś skrzynkę. O, boń. O, co my tu mamy? Moje plecy! Podniosłem jakąś paczkę. Tam my musimy ją dostarczyć. To jest nasze główne zadanie. Co to jest za gówno? Właśnie nie jestem pewien. A my już mamy na początku bronię? Czy ja mamy broń. Nie wiem. Tak. Mamy 70% amunicji. Aha, tu. Tu mamy szafkę. Tak wyglądają szafki jak ktoś. I tutaj mamy też amunicję. Weźcie sobie amunicję na razie. Terminator może. Weź sobie, bo tu masz karabin maszynowy. Więc sobie uzupełnię do końca. I jak ci zostanie, to weź sobie... O, no właśnie. Da się to jakoś wyrzucić? O, na mnie. Pod tak. Którym? A, pod dwójką. Nuxa najwyżej. Sam sobie tam poradzi jakoś. Dzięki. Gdzie idziemy? Nie jestem pewien, do czego to służy, ale... Może ja to wezmę, co? Bo jakoś się nie kwapi do podniesienia tego, więc możesz to wziąć. Bo tryhardzi teraz. Dobra, chodźcie. Idziemy. O, cholera. Nie spodziewałem się ich tak szybko. Wiecie co? Kucamy i nie zapalamy świateł. Ja pierdzielę, oni tu są? Czemu sra? O, cholera, jeszcze są z lewej. Świecą się. W tym samym czasie? A nie, nie, to była szafka, sorry. Dobra. A wiecie co? Terminator, bierz tego najbardziej po prawej. Nuxlet, weź tego najbardziej na środku. Nie ruszaj się, nie ruszajcie się, nie ruszajcie się. Cholera, ktoś przygrował. O, grupę! Ja uciekam! Muszę tam podnieść! Przylecie. Bot musiał to strygerować. Rozumiem, że wy się nie ruszaliście. No, nie wiem, czy to nie byłem ja przypadkiem, ale trudno. Zaraz. O, jest, mamy glow sticky. Światło chemiczne, jak ktoś mi to wziął. Mamy glow sticky. Ha, z tego co pamiętam, one nie trygerują potworów. Ma ktoś może apteczkę? Ja mam. Weź może, no, weź ją do ręki i weź na ci, przytrzymaj E na mnie. Dobra, przodujcie sobie broń. Dobra, ale i tak może zgaśmy latarki, co? Nie wiem. No, póki nie potrzebujemy, to możemy zgasić. Mamy no, kolejne glow sticky. Też mam glow sticky. Tutaj mamy coś jest. Tutaj. Co masz? I drzwi na kartę. A, no dwa. Tak. Tak, nie, to są normalne. Tutaj mamy normalne drzwi. Uwaga. Są. Ruszajcie się. Nie ruszać się, nie ruszać się. Zastanawiam się, czy go zdjąć na blisko. Co nie mógł spróbować. O cholera, to się wydarło. Wiecie, zamknijcie drzwi. Za nami. Nuxlet, jakbyś był miły. O, dobrze, dzięki. Przygotujcie się, ja go zdejmę, bo i tak musielibyśmy go i się chyba pozbyć. Enter. Dobra, uwaga. Yes. Nie strygerujemy się. Dobra, nie strygerowało się. Tu coś jeszcze mamy. Jakieś przejście boczne. Wiecie co? Obczaję sobie to przejście boczne tutaj.
Ja sprawdzę, co są za drzwi. Zon 44. Wyglądają jak dwójka. Albo trójka. Pamiętajcie, zamykamy za sobą drzwi. Dobra, ja znalazłem latarkę jakby co, ale chyba się nie przyda. Gdzie ty? A, przede mną. Trudno. Dobra. Idę za wami. Są jeszcze jakieś tutaj? A, są. Chcesz go zdjąć? I po lewej też jest. A mam go zabić? Wiecie co, będziemy musieli to chyba... O nie. No co się stało? Chyba dźwięk, na dźwięk też działają. Chyba na dźwięk też działają. One działają głównie na dźwięk. Coś? Dobra. Te może zostawimy na później. Chodźcie. Nie musimy ich zabijać. Generalnie naszym celem jest dojście do pewnego miejsca i zebranie pewnych informacji. O, ja muszę schakować szafkę. A w przypadkiem to nie są takie... Albo to okay. Są kolejne drzwi. Jeszcze nie miałem przyjemności hakowania tego, także... Okej, dobra, udało się. Latarka do dalekiego zasięgu tutaj mam. Jak ktoś, to mam amunicję do naszych wieżyczek. Ja sobie uzupełnię raz i dam wam po jednemu. Dobra, hakuję to. Dobra, aha. Były tylko dwa użycia? To ciekawe. Nie wiedziałem o tym, że jest... Tutaj jest latarka jak coś. To lepiej o zasięgu. No to wiem, ale ona się raczej nie przyda. Co to było? Nuxer, okay. Co ty robisz? Nie trafiłem w hakowaniu. Wiesz co, bo ja nie wiem ile masz prób. Może najlepiej było jakbyś... Nie wiem jak przestać. Ja ci pomogę. Otóż, ja ubezpieczam tyły. Gówno. Ej, trafiłem. Udało mi się. Aha, easy peasy. Ej, albo nie, albo mnie wywaliło. Próbuję jeszcze, a nie. Ja to zrobiłem to. Nie, ja to zrobiłem. Co mam przejście... Ja to robiłem, takie dźwięki, co chwilę. Przejście z powrotem tutaj. Dobra, można tutaj wstać. Jak jesteśmy poza pomieszczeniem, w którym znajdują się te stwory, to wiele na mnie zagraża. Jak sobie dacie na tap, to macie mapę. A tam też są jeszcze jakieś przejścia. Też jest jakieś przejście. Wiem, widzę. Tu jest dużo rozgałęzień. Musielibyśmy po kolei je obczaić. Tak, gdzie są potwory, to zostawmy. Tak de facto nie musimy ich zabijać. Chodźcie tutaj po lewo. Najpierw sprawdźmy te duże drzwi. I... My musimy kłócać? Przejdziemy sobie... No tutaj już nie muszę. Okej, okay. Drzwi podatne... Podane blokadzie awaryjnej. O, nie, ciekawie. To trójka w takim razie. Nie, ciekawie. Dobra, to zostawmy to. Teraz tak, wejdźcie sobie na mapę. Moglibyśmy wejść tutaj, gdzie zaznaczam. Czyli to jest przy wejściu, a później byśmy sobie tutaj obczaili tę część. Jeszcze tutaj coś jest, więc nie wiem, czy tutaj jest gdzieś jakieś przejście. Dobra, bo odbiegnie. Ej, fajne jest to, że nie muszę... Zaraz, co ja zrobiłem? Jakby ciemne miejsce, bez zaświecane latarki, bo mam tą termowizję. Jak to otworzymy, to ja wygasił latarki. Jak to zanim to strzyma. Co tu sprawdźmy. Jest? Co my tu mamy? Nie słyszę ich. To są już schody na górę, po lewej. Dobra. Sprawdźmy je. Może. Okej, to całkiem sporo pomieszczeń. Większe niż myślałem. Słyszę kogoś. Jakiegoś tego, slipersa. Na dole. Dobra. Ja kucam. Jestem na górze, ale wy możecie też dołem przejść. Zresztą, kto tam jest. Jestem za tobą. A jesteście razem, dobra. Tutaj można... Są też schody. Słyszę ich tutaj, na dole są. Pode mną. Widzę. Uwaga. Tak, tutaj nie ma zbytnio nic ciekawego, ale możemy przejść. Pytanie, czy to jest to samo miejsce? Nie, to nie jest to samo miejsce. Czy można było tam iść jeszcze gdzie indziej? Okej. Okay. Dużo rozgałęzień jest. I po prawie tu będą te potwory. Ło, w dupę. Kto strzelił? Przepraszam. Dobra, to był taki wystrzał, powiedzmy... Próbny, zaplanowany. Ojej, jakieś ryki, to nie jest dobra. Druga strona? Nie, chyba nie. Nie, tutaj to jest kompletnie Musi miejsce, gdzie nie możemy dojść. Musi w terminalu, aby zaprosili mnie współżyni. Ej, tu tam, ja widziałem ten terminal. Widziałeś? To musimy się co... No, tutaj, to otwórz to. One pewnie tu będą, więc otwórzmy to i być przygotowani. Dobra, to ja skakuję może. A, hakuję z tobą. Lepiej jak hakuje jedna osoba, bo... Otwaram.
Bo właśnie dzieją się takie rzeczy. Uwaga, to jest drugie przejście stąd. Dobra, ogarniam. Musimy ich zdjąć w takim razie, na to wychodzi, bo zanim użyjemy... To jest terminal. Terminalu. Na głośno czy nie? No, dobrze by było chyba na głośno, tak myślę. Bo na cicho to tak no średnio to... nam się to uda. W takim razie strzelam. Kurde, mógłbyś poczekać chwilę. Yeah. Shit. Dobra. No i tak. Następnym razem zasygnalizuj, które wcześniej. Uery. Dobra. Dobra, przejdź do strefy 6, zone 49. Dobrze. Zone... Sprawdzę, że to nie jest tam. Dobra. W takim razie... Musimy i taki chyba notuję, bo tak średnio jest. Wiem, gdzie jest. 4. Okej. Where is it? Where did I... Oh, here! Recycle group 7A42, okay? Recycle group 7A42. Okay. Time to get the revolution started! Czy trochę się nie zacznę jakieś rajdy? Jeszcze raz, 7... Co on tam powiedział? Na tabie sobie sprawdźcie. Tab i lewą górę? Nie ma? Jakiś gościu nam powiedział, że mamy coś wpisać, ale nie do końca byłem w stanie to wyłapać. Nie wiedziałem, że trzeba to notować. No dobra, no to na razie się tam nie dostaniemy, może gościu się powtórzy później. O, tutaj jest otwarte. A, serio? Chodźcie. Najwyżej się powtórzy kiedyś. Bo... O okay. Nie. Alarm się włączył, prawda? Nie. Może się nie włączy alarm, zobaczymy. Przygotujcie się, uwaga. Bez alarmu mamy. Się cieszę. Kompasy kapi za nami, bo jeszcze. Uważajcie na tarki. Ty wyszedł z głupi. Aha. Looker. Nie słyszę ich. Teraz piszę. To trochę teraz jest napisane? Na tabę. Gdzie? A, faktycznie zobacz, widzę, no. To wiecie co, ja sobie zrobię tego zdjęcie. I sobie to ogarnę. Dobra, to ja już to wpisałem. Zobaczymy, co się stanie. Coś się oduje. O. Nie no, jeśli teraz będzie alarm, to dobra. Zrobię uwaga. Się wam fikołka. Wiecie co, zamknijcie tam te drzwi. Może ktoś tam podejść? A da się je w ogóle zamknąć? Nie wiem, nie wiem właśnie, sprawdź. Nie da się. Nie, to wygląda jak standardowe miejsce do broniania cię. Ja wam to mówię. Też mi na to wyglądało, dlatego... Najwyżej wejdą z podłogi, z ścian i z wentylacji. Może nie będzie tak źle? Co jest? Drzwi do strefy odblokowane, dobra. Okej, czy możemy tam iść? Wyjdzie na to, że się dostaniemy tutaj. Wy się mnie zostawiajcie, bo coś tam oddycha w kurde w powietrzu, nie wiem. A ja mogę biegać z tym biegniesz? Głównym. Czemu nie biegniesz? A, bo ty nie możesz. Pamiętajcie, przeładowane bronie. Biegniesz z tym głównym, tak i chodzi, tak kurde. Tak. Jakby był jakiś raj, bym musiał to przenieść, aby byście uciekli bez namiotowym, nie wiem, tam w jakiś gównany LP4 szybciej. Dowiemy się na końcu misji, co to jest. Okej. Okay. To... Nie, dobra, to teraz to musi, by się zestaw, jeśli będzie. Nie no, już nie. Nie, bo to raczej od razu by był alarm. Z tego co wiem, z tutoriala. O, punkt kontrolny, jak miło. Dobra, uwaga. Uważacie na tarki. I got DHS Hughes. Good job. I'm gonna wake up Maddox first. He's a clever one. Mechanically minded. Might be able to make us tools or even weapons. Okay. Here goes. Czyli wypadek zaświeciłem. Here. Światło chemiczne. To jakiś gościu nam pomaga. Nie widzę na termowizji. Lód. Nikogo. Ale jest zablokowany. To było ryzykowne, ale musiałem to zrobić. O, ktoś się gościu zaraził. Don't
if I have to. No! Zora, kowalka. Dobra, spokojnie. My jesteśmy zaszczepieni, nam to nie grozi. Cza. Sprawdzę, okay. Co jest w tym pomieszczeniu. Jak już chciał go pocałować tylko, a ten go zabije. A coś tacy pijani. To już tutaj mam. Idziemy? O, mam jakiś artefakt. Mamy tu granata. Granat? Ty chcesz granata? Tutaj? Światło chemiczne mogę wymienić. No dobra, no to niech będzie. Granat. I teraz tak. O, kolejny artefakt. No to spoko. To wyłączamy światła i możemy to chyba ja to otworzyć. O, może otworzyć. Spoko. Kucnijcie i... Raz, dwa, trzy. Jakiś artefakt Nuxel zbiera. Chwila, czekaj. Nie widzę, nie widzę przez moją termową widzę nikogo. A, i tak to jest światło, ważne. No chyba możemy chwilowo włączyć latarki. Po prostu świeci na nich latarką, dlatego. Nie widzę nic. I nic nie słyszę. Kolejny artefakt. Słyszałem jakiś ryk, już się trochę posrałem. Dobra, mamy tutaj, on nam oznacza loot też, to jest fajne, mamy amunicję. Znowu mamy ten granat. Chcesz Nux? Kolejne drzwi. O co? Mam amunicję do broni zwykłej. A. Dobra, to ci dam. Bo ty nie dostawałeś dawno. Przecież wy macie niki na sobą, to czemu nie rozróżniacie? Ty masz 75%, ty masz... Stój na chwilę, Nux. Ty masz 65%, ja mam... Dobra, to jeszcze dam ci raz. Ty masz najmniej. Kolejny terminal. Prawie będzie musieli coś pisać. Coś tam bot oznaczył chyba. Okej, potrzebujemy karty. Grey, dobra, to wiecie co, przeszukajcie całe to pomieszczenie i ja ją znajdę w terminalu. Próbuję ją zlokalizować poprzez komendy, ale nie jestem pewien, czy dobrze to pamiętam, więc... To tam nie idziemy. Znaleziłem pozycję nazwy, okej, czyli w tym jakby... Rozumiem, że w tym pomieszczeniu tego nie ma, albo źle wpisałem komendę. Zatarka dalekiego zasięgu... Dobra, nie znalazłem tego nie, zasięgu terminala, tego nie ma. Zastanawiam się, skąd mogą przyjść ewentualne potwory. Więc zamknijmy, może też wieś się da. To tylko jest możliwe. Swoją drogą. Nie tylko te drzwi zamknijmy. Tamte drzwi też zamknę. A nie, tych się nie dało, co nie? Tych się chyba nie dało zamknąć. No tak. A Bishop tu jest! Przejdzie sam. Chyba nie chcę. Dobra, to teraz tak. Zastanawiam się, czy rozstawić może wieżyczkę tutaj. A może ją potem podnieść? Bo też mam w razie czego. Można. Ja bym ją rozstawił tak na boku, bo ona jest z shotgunem, co nie? Mamy te wieżyczki z shotgunem. Sprawdźmy, czy ta odległość jest git. Czekaj, gdzie chcecie się bronić? Jarekit. Ja tak dla bezpieczeństwa rozstawiam tutaj te wieżyczki tutaj. Też nie jestem pewien, czy w ogóle stąd przyjdą. No to postaw to tak, żeby tylko widział ten róg, co nie? Ten róg, który ja tam mam. Nie musi widzieć całych drzwi. Ten róg, którego nie widzi moja wieżyczka. O to mi chodzi. No i tak nie są zbytnio dokładne te wieżyczki, jak się już przekonałem w tutorialu, ale... Czy mi się zdaje, albo oni mogą takim gównem wyjść? Mi się zdaje, że chyba mogą. Mam nadzieję, że nie. Ogólnie to jest dosyć tutaj wysoko sufit. Jeśli w ogóle jakiś jest. Gdzieś tam. Więc... się przekonamy. Dobra, jesteś terminator? Dobra. Przygotujcie się, macie przeładowane wszystkie bronie? Tak. Dobra. Uwaga. To włączam. Stańcie tutaj, stańcie na tym miejscu. Musimy tutaj stać. Idą. Okej, idą, bo...